Cześć! Żar się leje z nieba, a my z Gosią postanowiliśmy wypróbować jej nowy rower. Jedziemy z Bydgoszczy do Koronowa na lody. Do przejechania mamy dzisiaj jakieś 100 km. Ile z tego przejedziemy, faktycznie nie wiem, bo może będziemy modyfikować trasę. Z Bydgoszczy wyjechaliśmy, przejechaliśmy jakieś 12 km. Słoneczko zaszło. No niestety, będzie pogoda jaka będzie. Zatrzymaliśmy się pod sklepem, Gosia musi uzupełnić wodę. Całusieńką butelkę wypiła. Jedziemy? Dobra, no to jedziemy. Małe ałka, z rowerek dostał. Tutaj jak widać, o, proszę bardzo, przerzutki się zmieniają, ale nic to niestety nie powoduje. Tu się niestety ta linka oberwała. W związku z tym musiałem wymyślić coś innego. I wymyśliłem sobie taki patyk, który ma za zadanie przytrzymać tutaj te przerzutki w odpowiedniej pozycji. I w ten sposób będę teraz niestety musiał jechać. Nie zepsuje to nam przynajmniej podróży. Taka samoróbka. Zobaczymy jak to się sprawdzi. Muszę wam powiedzieć, że nawet to się sprawdza, bo prędkość mam całkiem niezłą i patyk nie wypada. No chyba musiało tutaj nieźle lać przed chwilą. No i słuchajcie, udało się. Na patyku dojechaliśmy do Koronowa. 10 km przejechałem i jest ok. Zobaczymy, czy na wertepach nie będzie wypadać. A teraz jesteśmy na moście w Koronowie. To jest stary most kolejowy. Kolejki wąskotorowej. Pokażę wam widoczki. No to dojechaliśmy do miasta. Gosia już czeka. Teraz na lody. I dojeżdżamy do lodów. Korono. No, chyba są jeszcze otwarte. To dobrze. No, i mam loda dużego. Jedziemy teraz do Deresza, na odwiedziny. Zobaczymy, co się tam dzieje. Sesja fotograficzna dla konika. Jakie jezioro się zrobiło na padoku. Nieźle. Wycieczka do sklepu idzie. No to byliśmy w Dereszu. Deresz opuszczamy. Jaka fajna rybka się utworzyła z tej chmury. Jakby coś jadła. Jakie to przedziwne zdarzenia czasami się wydarzają na drodze. Jedzie człowiek sobie, jedzie zamyślony. No i nagle wyprzedza mnie rowerzysta, zrównuje się właściwie ze mną i pyta się, a co tam w tej Bydgoszczy można zobaczyć? Szczerze mówiąc, nie zastanawiałem się nad tym pytaniem jakoś tak głębiej nigdy, bo nikt mnie o to nie pytał, co można w tej Bydgoszczy zobaczyć. Niedawno sobie ściągnąłem taką aplikację, która, nie pamiętam jak się ta aplikacja nazywa, później może pokażę. Chodzi o to, że są to wszelkie informacje na temat Bydgoszczy. No to będę wspomniałem o tej aplikacji. To widocznie wystarczyło, bo pan pożegnał się i pojechał dalej. Pojedziemy sobie tymi drogami, które są potworzone, bo ścieżka rowerowa jest zamknięta. Ruch na drodze troszeczkę jest dzisiaj wartki, że tak to nazwę. No dobra, zobaczymy. Nic nie jeździ. Rondo zaliczamy pierwsze. Już widziałem tutaj rowerzystę, który przed nami jechał. To, że nie jesteśmy pierwsi. Jak ta droga tak zostanie do końca na stałe, to ten, kto tutaj ma ten domek, a chciał mieć daleko od szosy, no to szosa przyszła do niego.
I gości nowy rowerek, chciałem pokazać właśnie. Proszę bardzo. Świetny rowerek. Siodełko, znaczy przepraszam, nie siodełko, tylko bagażnik miała już wcześniej, ale reszta jest nowa. Gosia, cieszysz się, że masz nowy rowerek? Cieszę. A teraz jestem po drugiej stronie śluzy. Powiem wam, to fajnie wygląda, naprawdę. Sympatyczna gra świateł na tym budynku. Fajnie to wygląda. Oświetlone przez słoneczko. Taka bydgoska Wenecja. I miejsce, gdzie sobie możemy odpocząć. I tak zrobimy. To sobie odpoczywamy na Wyspie Myńskiej. No i co Gosia robi? Miałem wam opowiedzieć o programie, który mówi o Bydgoszczy. Aplikacji właściwie na telefon. No i to jest właśnie ta aplikacja. Oficjalny tam przewodnik mobilny, ble, 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 ble. No to mamy różne ciekawostki typu mapy, trasa. No powiem wam wydarzenia, na przykład ja tam śledzę akurat sportowe. No i można sobie zobaczyć, co się dzieje i w wakacje, i w Bydgoszczy ogólnie. Jeszcze wam podpowiem, że jest taki autoprzewodnik po Starym Mieście, dookoła Śródmieścia, Poznań Stare Miasto. Powiem wam bardzo fajna, ciekawa rzecz, bo można to czy rowerem, czy pieszo, czy też posłuchać sobie na słuchawkach. Tak sobie siedzieliśmy i coś koło nas gada. A to się okazało, że to jest taki interaktywny przewodnik po Wyspie Młyńskiej. Tu jesteśmy. O, tu jesteśmy, proszę bardzo. Tutaj. A jaka wyspa jest? O. Widać. Można sobie włączyć takie opcje różne i... Muzeum archeologiczne. Muzeum archeologiczne. Aby uzyskać więcej informacji, ponownie naciśnij przycisk. Budynek powstał po 1789 roku. To się trochę przejdziemy w tą stronę. Do tego mostu. Patrzmy. O, jaki ładny widoczek. No i widok na brdę i zakątek Wyspy Młyńskiej. No proszę, operę nową. Gosia mi coś pokazuje. A kaczeńce tam są. Ludzie na ławkach, które są na poziomie mniej więcej wody i można moczyć sobie nóżki. Ale ciekawe, fajne sprawy. Most Jana Kiepury. Proszę bardzo. I kłódeczki. Zobacz, bajka. Przychodzą na wszystkich tutaj. Słuchajcie, każdy może tam jest Rybi Port. I jak widzę, w Rybi Porcie mamy trwa zabawa. Parę metrów, co nie? Kto się czuje lepiej? Dajcie jakiś sygnał, jo! Moment, żeby wam bardzo serdecznie podziękować za kilka chwil uwagi. Dla nas to ogromny zaszczyt, że mogliśmy przyjechać na tą rzekę tutaj i powygłupiać się troszkę. Ale ten gdzieś przed jakichś jakieś treści, mam wrażenie, takie, które dotarły. Szacunek dla was. Tramwaj wodny. A już niebawem damska, wasza lokalna ekipa. Powiedzcie łapy do góry na wszystkich rucowych etnik tutaj tego miasta. I bareczki z piwkiem. Na tych barkach można zamówić piwko i tam inne rzeczy. Gosia poszła kupić sobie frytki. Dzień nie jest stracony. Dojedziemy do domu. Fajnie, udało się.